Cześć, witajcie ponownie w Szafie Fana, gdzie znów pojawimy się w amerykańskiej lidze MLS, by pogadać o klubie, którego w moich odcinkach jeszcze nie było. Przed Wami Minnesota United koszulka i ciekawostki. Nie zapomnijcie o subikach z dzwonkami, bo lecimy! Klub Minnesota United powstał w 2015 roku, a w MLS zadebiutował dwa lata później. To 23. klub najważniejszej amerykańskiej ligi piłkarskiej. Ich przydomek to nury, to po prostu stanowe ptaki Minnesoty. Swoje mecze rozgrywają na Allianz Field. Ich stadion zbudowany w 2019 roku może pomieścić blisko 20 tysięcy widzów. Ich debiutancka przegrana 1-5 z Portland Timbers to najwyższa porażka jakiegokolwiek klubu debiutującego w lidze MLS. Tydzień później po 1-6 z Atlantą zostali pierwszą drużyną w historii MLS, która w dwóch meczach z rzędu traciła przynajmniej 5 goli. Kolejny niechlubny rekord to rekordowe jak na MLS 18 bramek straconych w 4 pierwszych spotkaniach sezonu. Po zwycięstwach kibice Minnesoty śpiewają piosenkę Oasis Wonderwall. Ich najlepszy dotychczasowy sezon przypadł na rok 2020, gdy dotarli do półfinału playoffów. Niebieska linia w herbie klubu to odwołanie do rzeki Mississippi. A to już koszulka Minnesoty w szafie fana. To replika białego stroju z sezonu 2020-2021. Koszulka biała z bliska widocznymi szarymi elementami wzoru, a także trzema paskami Adidasa po bokach w kolorze jasno-niebieskim. Nie zabrakło oczywiście herbu klubu, logo producenta technicznego Adidasa czy sponsora Target na środku. To model AeroReady o rozmiarze 2XL. Nie zabrakło i metki z logo Ligi MLS i hologramem potwierdzającym autentyczność. A z tyłu prawie pusto, bo jest jeszcze herbowy nur. Dzięki za to, że wciąż jesteście z szafą fana, ale fajnie, żeby było Was więcej. Przekonajcie do tego swoich bliskich znajomych. Niech też klikają w subiki i widzą, jak fajne filmy wrzucam.